Będą spore utrudnienia dla pasażerów tramwajów śląskich i to już od 8 stycznia. W związku z pracami związanymi z dwoma inwestycjami, z utrudnieniami muszą się liczyć ci, którzy korzystają z komunikacji pomiędzy Bytomiem, Chorzowem i Katowicami. Chorzowie przy dawnej Hucie Kościuszko, czyli na terenie wzdłuż ulicy Katowickiej, między ulicą Metalowców a Estakadą, torowisko zupełnie zmieni swoje miejsce, będzie przebiegać nieco dalej od jezdni, zmieni się także układ drogowy, powstanie przejście podziemne, to jest wspólna inwestycja tramwajów śląskich i miasta Chorzów, która mocno odmieni to miejsce. No i do tej pory prowadzone były prace, które nie kolidowały z ruchem tramwajów, natomiast w tej chwili trzeba już przystąpić do prac na istniejącym torowisku, trzeba je zdemontować. Z kolei w Katowicach, w rejonie ulicy Grundmana, powstaje nowa linia tramwajowa i trzeba ją wpiąć w układ drogowy istniejący wzdłuż ulicy Chorzowskiej. Od niedzieli, 8 stycznia, zawieszonych zostanie aż 6 linii tramwajowych. To linie 0, 6, 11, 19, 23 i 43. Z kolei tramwaje linii 7 będą kursować z placu Sikorskiego w Bytomiu do zajezdni w Chorzowie Batorym. Uruchomiona zostanie dodatkowa linia numer 56, a także autobusowa komunikacja zastępcza. Natomiast od poniedziałku, 9 stycznia, uruchomiona zostanie linia numer 59, która będzie kursować na trasie Katowice-Plac Wolności, Katowice-Stęślickiego. Pojawi się również nowa linia numer 60, która pojedzie z Katowic do Chorzowa. Takie utrudnienia potrwają co najmniej kilka miesięcy. Pełna lista zmian jest dostępna na stronie Tramwajów Śląskich.